Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek 19 października i zapraszam na nasz dzisiejszy teledziennik. Od kilku tygodni w szkole podstawowej nr 17 w Wałbrzychu nie działa system grzewczy. Wszystko przez trwający w szkole remont. Od tego czasu sale lekcyjne są ogrzewane grzejnikami elektrycznymi. Mimo to rodzice dzieci uczących się w Wałbrzyskiej 17 martwią się, że ich pociechy marzną. Jeżeli sytuacja pogodowa się nie poprawi, to zajęcia lekcyjne zostaną wstrzymane. Pracownicy szkoły muszą ciągle regulować urządzenia, by utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach. W placówce jest kilka grzejników elektrycznych. Przechodzą one z klasy do klasy. Jednak mimo tego w szkole jest zimno, bo nie ogrzewa się szatni, sali gimnastycznej oraz korytarzy między salami, w których odbywają się lekcje. Temperatura w szkole panuje około 15-16 stopni. Wprowadziliśmy różnego rodzaju procedury takie, które mogłyby ułatwić nam przetrwanie tego trudnego trochę okresu. Według przepisów w salach lekcyjnych musi być od 18 do 21 stopni Celsjusza. Zdaniem dyrekcji szkoły oraz władz gminy Wałbrzych do tej pory temperatury w klasach były wystarczające do prowadzenia skróconych zajęć. Pierwsze dni, które podjęte były prace remontowe, no wiadomo, budynek jeszcze nie był tak wychłodzony. W związku z tym pewna część zajęć mogła się jeszcze odbywać w wydzielonych częściach tego budynku. Prosiliśmy rodziców o to, żeby cieplej ubierali dzieci, tak na cebulkę, kilka jakichś tam ciuszków, jedno na drugie. Dzieci dostają gorącą herbatę, mogą ją pić nawet podczas zajęć. Na bieżąco prowadzone są również rozmowy z uczniami. Do tej pory nikt nie skarżył się, że jest mu zimno. Czy w szkole jest ci zimno? Nie, też mi tak zimno, bo jestem dosyć ciepły. Nie, ciepło mi jest. Bo się ciepło ubieram. A podoba Ci się to, że w szkole trwa remont i będzie tutaj ładnie? Bardzo mi się podoba. Nie, jestem zimna, dlatego że się ciepło ubieram. Przyjemnie się siedzi na lekcjach? Tak. W szkole jest ciepło, ciepło się ubieram. Nie jest zimno. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, lekcje zostaną wstrzymane. Ponieważ zakres prac związanych w tej chwili akurat z ogrzewaniem, no, wszedł w tą fazę główną. W związku z tym przy coraz chłodniejszych nocach i chłodniejszych dniach po rozmowach z panem dyrektorem ustaliliśmy dzisiaj po przeglądzie całej szkoły, że w najbliższym czasie Rada Pedagogiczna, myślę, że to już od jutra powinno nastąpić, Rada Pedagogiczna i rodzice powinni zdecydować o tym, czy te dni, bo wykonawca potrzebuje jeszcze około 10 dni na wykonanie całościowe tych prac. Czy te dni przeznaczyć jako dni wolne, a odpracować je w innym czasie? Jest możliwość odpracowania wolne soboty albo w czasie no, wolnym, w czasie ferii. Jeżeli byśmy zawiesili zajęcia od razu, to część rodziców była przeciwna temu ze względu na to, że nie mają co zrobić z dziećmi. I dlatego wybraliśmy takie rozwiązanie, żeby lekcje skrócić przez okres tych 2 czy 3 dni. Natomiast w tej chwili trwają już rozmowy i jestem już wcześniej, na przykład dzisiaj idą też już 2 klasy, bo jesteśmy w kontakcie z księdzem proboszczem i będą się odbywały zajęcia właśnie na plebanii. Za chwilę będę rozmawiał i myślę, że damy radę uruchomić też zajęcia w Radzie Wspólnoty Samorządowej z dzielnicy Sobięcin. Wcześniej rozmawiałem jeszcze z wyższą szkołą, no niestety tam nie udało nam się dojść do porozumienia, więc myślę, że taką świetlicę albo uruchomimy na plebanii, albo uruchomimy w RWS-ie. Nowy system grzewczy jest już prawie gotowy. Wykonawca zapewnił nas, że prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a nowy kolektor zostanie zamontowany w przeciągu najbliższych 10 dni. Przyspieszyliśmy remont, jest cały zrobiony dach, są zrobione kominy, jest stropodach, jest połowę budynku ocieplonego, połowę okien wymienionych. Na połowej części są wymienione już grzejniki. Zostały nam tylko w kotłowni kolektory. Te kolektory zrobimy w 10 dni i za 10 dni uczniowie będą mieli ciepło. Przypomnijmy, że szkoła czekała na remont wiele lat.
Koszt trwających prac sięga ponad 1,5 miliona złotych. Wchodzące w skład zespołu szkół nr 4 w Wałbrzychu liceum ogólnokształcące w tym roku świętuje 60-lecie. Z tej okazji w auli szkolnej odbyły się uroczystości jubileuszowe, na które przybyli przedstawiciele władz miejskich, parlamentarzyści, a także absolwenci szkoły, wśród których jest wielu znanych ludzi. Uczniowie 4 liceum ogólnokształcącego po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły 1 września 1955 roku. Zanim siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy doktora Sokołowskiego 75, szkoła zmieniała siedzibę dwukrotnie. W chwili powstania 4 liceum ogólnokształcące mieściło się w budynku szkoły podstawowej na Białym Kamieniu. W 1958 roku decyzją ówczesnych władz miejskich szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy 22 lipca, dzisiejszą 11 listopada. Przez te wszystkie lata grono pedagogiczne wykształciło tysiące młodych ludzi, którzy poszli w świat dobrze przygotowani, aby ten świat zdobywać. Wśród absolwentów szkoły jest wielu utytułowanych sportowców, m.in. Krzysztof Krawczyk, finalista olimpijski z Seulu, Urszula Włodarczyk, czołowa wieloboistka świata, Piotr Dąbrowski, lekkoatleta, młodzieżowy mistrz Europy w sztafecie 4x400 metrów, Roman Magdziarczyk, utytułowany polski chodziarz, Krzysztof Ignaczak, wybitny siatkarz, Agnieszka Wieszczek-Kordus, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich. Chociaż od dziesięcioleci liceum miało profil sportowy, to wśród swoich absolwentów, którzy sięgnęli po szczyty, są również politycy, dziennikarze i lekarze. Ta szkoła właściwie była zawsze blisko mnie, dlatego że jakkolwiek skończyłem drugie liceum, to całe swoje zawodowe życie, zawodowe w rozumieniu od pierwszego roku studiów na Akademii Medycznej, ja rozpocząłem praktykę w kilka miesięcy po rozpoczęciu studiów. Rozpoczynałem w 79 roku, w 80, tu obok obecnym i pięknie funkcjonującym szpitalu. I właściwie ta szkoła była obecna każdego dnia. Każdego dnia mijałem ją przynajmniej kilka razy. I o czym być może nie wszyscy pamiętają, ale również w tej szkole byłem nauczycielem. Tu kiedyś było liceum pielęgniarskie. Akurat to liceum, w którym ja uczyłem pielęgniarki anatomii patologicznej, patofizjologii, to była szkoła, to było liceum pielęgniarskie. To był taki epizod kilkuletni. Jakoś nie przedłużono ze mną tej umowy. Po prostu chyba byłem za ostry, ja nie wiem, ale tak chodziła taka informacja, że dlatego, że nie chcę. Też być może dlatego, że później odbywały się takie pielgrzymki na moje dyżury, żeby zaliczać poprawkowo egzaminy. No, i też wyglądało to jakoś tak niezręcznie w szpitalu, więc krótko mówiąc, krótki, ale bardzo burzliwy etap mojej bycia częścią grona pedagogicznego. Osobiste refleksje, które mam, będąc tutaj dzisiaj, związane są również z absolwentami znanymi tego liceum, wspaniałego liceum, choćby dlatego, że liceum, które wśród absolwentów ma posłów, ma wspaniałych sportowców, ale ma również lekarzy. Jednym z nich był mój przyjaciel Henryk Maciąg, który skończył to
Liceum, które miało wtedy zacięcie już sportowe i profil sportowy, choć nie wiem do końca czy sformalizowane, skończył w 79 roku. Ja kończyłem drugie liceum, on czwarte, razem studiowaliśmy na roku. Później razem przeszliśmy do pracy w tym szpitalu. Ja zostałem dyrektorem, a on z kilkuletnim opóźnieniem zaczął tworzyć onkologię na wyższym poziomie w naszym szpitalu, chirurgię onkologiczną przede wszystkim. Zrobił doktorat, byłem dyrektorem, wspierałem go, żeby utworzył oddział chirurgii onkologicznej. Utworzył go, pięknie rozwinął. Dzięki niemu chirurgia onkologiczna i onkologia w Wałbrzychu zyskała zupełnie nowy obraz. Jeszcze rok temu, proszę Państwa, gdyby ktoś mi powiedział, że ja tu będę gospodarzem, a nie będę tam siedział w dole razem z Państwem i gadał sobie z kolegą czy z koleżanką do ucha, jak fajnie być tutaj po latach, no to bym w to nie uwierzył. No ale tak to czasami się dzieje, tak to się plecie, że ludzie sami nie wiedzą, gdzie skończą jakby swoją karierę zawodową. Ja mam nadzieję, że tu akurat w tej szkole będzie to taka, tak myślę, że to będzie ta ostatnia moje ostatnie miejsce pracy. Teraz będzie czas, kilka dni, kiedy będziemy wspominać, przypominać sobie te czasy, kiedy uczęszczaliśmy do tej szkoły. Będziemy sobie gratulować, będziemy się ściskać, całować. Jeśli pozwolicie, to w imieniu absolwentów, tak sobie pozwalam, przepraszam panie dyrektorze, pokłonić się bardzo nisko dyrektorom, nauczycielom, opiekunom. Tym wszystkim, którzy tworzyli wyjątkową, naprawdę wyjątkową atmosferę tej szkoły. I tutaj sobie nawet wypisałam, za co wam podziękujemy. Dziękujemy wam za totalną zdolność wtłaczania wiedzy, nawet tym najbardziej opornym, ale tylko dlatego, że wiecznie nie mieli czasu. Dziękujemy wam za cierpliwość, która towarzyszyła wam każdego dnia i zwykle kończyła się w piątkowy ranek, ale zawsze dotrwaliśmy do popołudnia. Ale to, za co wam najbardziej dziękujemy, to dziękujemy wam za zdolność pojmowania rzeczy niepojętych, które naprawdę potrafiliśmy wymyślać. Kochani, dziękujemy, kłaniamy wam się i powiemy, że dzięki temu, że byliście z nami, że tak jak powtarzam, cząstkę siebie w nas wrzuciliście, to w świat wypuściliście ludzi młodych, ale pełnych pasji, entuzjazmu, odważnych. Dzięki temu, że również na co dzień towarzyszyła nam zdrowa rywalizacja, jesteśmy dużo odważniejsi w podejmowaniu wyzwań dzisiejszego świata, dzisiejszej rzeczywistości. Tacy właśnie jesteśmy, absolwenci zespołu szkół nr 4 w Wałbrzychu. Od kilku lat szkoła wzbogaciła się o nowe kierunki kształcenia. Od 1 września 2012 roku działa klasa strażacka z elementami ratownictwa medycznego oraz policyjna z edukacją prawną. Rok później utworzono klasę celniczą. Uroczystości jubileuszowe, które odbywały się w szkolnej auli, były doskonałą okazją do zapoznania się z profilem placówki, a także do zwiedzenia budynku, który po wielu latach stagnacji doczekał się remontów. W jubileuszu 60-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego udział wzięło wielu znakomitych gości, wśród których była poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. W czasach, gdy chodziłem do swojego liceum, zawsze zazdrościliśmy czwartemu nowego budynku, basenu, wspaniałej sali gimnastycznej, więc bardzo dziękuję za to zaproszenie. Ono jest jakby bardzo miłe, bo to jest wspaniały jubileusz, 60 lat, kawał historii, trochę mniej niż przeciętny okres życia człowieka. Też wiąże ten jubileusz z 70-leciem polskości Wałbrzycha i wieloma instytucjami, które tak się składało właśnie w 45 i 55 roku tutaj powstawały. Jest też na pewno symbolem, że to pierwsza szkoła czy pierwsze liceum zbudowane tu w Nowych Dzielnicach, w Wałbrzychach, właśnie Piaskowa Góra i Podzamcze. Myślę, że to też taki element naszej dumy. Życzę wszystkiego najlepszego, szczególnie się cieszę z tego bardzo dobrego połączenia mundur i sportu. Byliśmy pod wrażeniem tego marszu, który
ozdabiam tę uroczystość. Wspieram jako minister obrony klasy mundurowe. Bardzo się cieszę, że władze miasta, władze szkoły, nauczyciele, rodzice decydują się na takie eksperymenty, bo one są i pożyteczne dla młodzieży i też zawsze widzę w tym przyszłych być może żołnierzy czy funkcjonariuszy, którzy już taką dobrą formację szkolną otrzymują, a mundur jest bardzo bliski sportu i takie są tysięcy lat, więc wydaje mi się, że dobre czasy przed czwartym liceum. Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przygotowane przez uczniów zespołu szkół nr 4 program artystyczny oraz pokaz musztry klas mundurowych. Dwunasta edycja ogólnopolskiej giełdy kabaretowej Kopalniak już za nami. Laureatami nagrody głównej, czyli Grand Prix, został kabaret Czołówka Piekła z Poznania. Organizatorem ogólnopolskiej giełdy kabaretowej był Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 30 grup kabaretowych oraz stand-uperów z całej Polski. Organizatorzy wybrali 9 z nich, którzy zmierzyli się ze sobą w przeglądzie kabaretowym i zawalczyli o 3 nagrody: Grand Prix, Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę za Osobowość Sceniczną. Zdaniem jury, w skład którego weszli Joanna Kurowska, Katarzyna Pakosińska i Rafał Kmita, najzabawniejszy okazał się sketch grupy przyjaciół Czołówka Piekła z Poznania. I to właśnie oni zgarnęli nagrodę główną Grand Prix, statuetkę Kopalniaka oraz czek o wartości 7000 zł ufundowany przez gminę Wałbrzych. Grand Prix zdobywa kabaret Czołówka Piekła. Miła nagroda właśnie dlatego, że w takim gronie dosyć mocnym, bo znamy się z tymi innymi artystami, którzy tu przyjechali i często z nimi przegrywamy, więc miło jest wygrać. A jak wygrywaliśmy gdzie indziej, to często były jakieś mniejsze miejscowości, nie takiej rangi w festiwale. Kopalniak jest znany w środowisku kabaretowym jako taki konkretny, mocny przegląd. Osobowością sceniczną został Piotr Laskowski z kabaretu Skrable, który podobnie jak laureaci Nagrody Głównej zaprezentował się podczas wieczornego finału. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Macie takie...
takie w kubełka. Udka? Nie, no, te takie... Skrzydełka. No. Tak, pikantne czy łagodne? A bardzo ostre co? No dosyć ostre. To ostre. Dobrze. A co do picia? Kola duża. Dobrze. To wszystko? Nie. Słuchaj, co jeszcze? Moment. Gdzieś miałem ulotkę. Dobrze, czekam. Te frytki. Duże czy małe? Duże. Dobrze. To wszystko? Nie. Jeszcze. Dobrze, słucham. Duży zestaw. To jest kurczakiem czy wieprzowiną? Z wieprzowiną. Dobrze. W takim razie zapraszam pana do następnego odcinka po odbiór. Jeszcze. Dobrze, słucham. Jeszcze dwa cheeseburgery. Tak? Te największe. Dobrze. Coś jeszcze? Nie. W takim razie zapraszam pana do następnego okienka po odbiór. Proszę przygotować 74,20 zł. Proszę. Nie mam. Nazywam się Roman Pieruk i wiecie, kim jestem? Milicjantem! Prawie, to znaczy kiedyś była milicja, a teraz jest policja, więc jestem... policjantem. A wiecie drugie dzieci, co robi policjant? No, takie proszę. Dwie ludzi! I strzela. Nie! Policjant pilnuje porządku. Nieprawda! Porządku pilnuje mam i pan to z ojca. No tak, ale policjant pilnuje porządku w sensie ładu i w ogóle. A zastrzelił pan z kogoś? Nie, bo policjanci nie strzelają do nikogo. Strzelają i piją! Krzyczą! Nie. Policjanci szukają bandytów i złodziei. No jak już ich złapią, no to wtedy... Przydają, zabijają. Nie. Zamykają ich, to? No, bardzo proszę. Mikrofalówki. Nie, do więzienia. A wiecie drugie dzieci, co to jest więzienie? Proszę. To taki duży dom z kratami. Tak. I siłownią. I tam jest dużo pokojów i schodów. Bardzo dobrze. A wiecie, drogie dzieci, kto mieszka w więzieniu? No. Policjanci! W niedzielę natomiast ocena kabaretów należała do publiczności. To jej głosy pozwoliły wyłonić zwycięzcę w kategorii Nagroda Publiczności, która trafiła w ręce kabaretu Trzecia Strona Medalu. Gwiazdą sobotniego wieczoru był kabaret Nowaki. W niedzielę zaprezentował się w wałbrzyskiej publiczności kabaret Młodych Panów. Przez dwa dni, 21 i 22 października w Świdnicy trwać będzie Kongres Turystyki Polskiej. Partnerami przedsięwzięcia będą m.in. Związek Miast Polskich, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląska Izba Turystyczna. Przez dwa dni, 21 i 22 października w Świdnicy odbywać będzie się Kongres Turystyki Polskiej. Partnerami przedsięwzięcia będą m.in. Związek Miast Polskich, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląska Izba Turystyki. Kongres Turystyki Polskiej ma być największą tego typu imprezą w kraju. Organizator, czyli Urząd Miasta w Świdnicy, liczy na to, że kongres nie tylko przysłuży się rozwojowi turystyki polskiej, ale przede wszystkim wypromuje walory turystyczne Świdnicy. Idea Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy to pomysł, który według mnie jest pomysłem na fantastyczną promocję naszego miasta. Podkreślę jeden fakt. Od roku 2007 w Polsce nie było żadnej tak dużej imprezy poświęconej turystyce jak nasz kongres. Mówiło się o tym, że branża powinna się spotkać, że samorządy powinny zacząć rozmawiać o tym, jak realizować strategie turystyczne, jak w ogóle te strategie przygotowywać, ale nie było nikogo, kto by się tego zadania podjął. I w momencie, kiedy padł pomysł, robimy kongres turystyki, pojechałem do Ministerstwa Sportu, to była wczesna wiosna tego roku i tam ten pomysł
najpierw został przyjęty z taką lekko sceptyczną życzliwością. Pani dyrektor Napieralska, szefowa Departamentu Turystyki, też wyraziła swoją wolę, chęć organizacji, natomiast nie znała nas jeszcze jako partnerów. Kilka dni później przyjechała do Świdnicy i po kilku godzinach spotkań, po zobaczeniu, czym jest Świdnica, jaki ma potężny potencjał turystyczny, jaką mamy bazę hotelową, restauracyjną, powiedziała krótko: wchodzimy w ten pomysł, jesteście świetnym partnerem. I od tego się wszystko zaczęło. Później do tej grupy partnerów zaczęły przybywać kolejne instytucje, bardzo ważne, bardzo prestiżowe. Pierwsza była Polska Organizacja Turystyczna. Kolejne to były izby turystyczne, czyli Polska Izba Turystyki i Izba Turystyki RP. No i bardzo ważny partner dla nas, Związek Miast Polskich. Z czym to się wiąże? To nie tylko to, że my wykażemy na spisie, że mamy takich partnerów. Ci partnerzy do organizacji tej imprezy wnoszą bardzo konkretne pieniądze. Ministerstwo Sportu założyło, że dołoży się do organizacji przyszłorocznego dużego kongresu kwotą 300 tysięcy złotych. Każdy z partnerów wnosi co najmniej po kilkadziesiąt, to jest 30-50 tysięcy swojej wpłaty. Także koszty dla miasta będą zminimalizowane, będzie to na pewno duży wkład naszej pracy. Natomiast efekt będzie, myślę, że świetny w dwóch zakresach. Jeden to wartość merytoryczna, bo chcemy naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na przygotowanie pewnych założeń do dokumentów unijnych, do zmian w polskim prawodawstwie, które ułatwią rozwój turystyki, rozwój całej branży. Natomiast drugi efekt, też niezwykle ważny, to promocja miasta. O Świdnicy będzie głośno w całej Polsce, bo przyjadą do nas goście z całej Polski. Kolejne założenie, które przyjęliśmy, że nie ma to być impreza zamknięta jedynie dla gości z zewnątrz. W tym roku, w czasie konferencji przygotowawczej, i tu podkreślę bardzo mocno, ona musi się odbyć w tym roku, właśnie ze względu na pewne zmaterializowanie założeń do dokumentów unijnych, gdzie konsultacje rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Więc mówię, bardzo dużo warsztatów, spotkań takich, w których będą uczestniczyć między innymi pracownicy naukowi różnych polskich uczelni, które zajmują się turystyką, ale też jakby równolegle chcemy imprezę otworzyć dla mieszkańców. I tu znów jakby dla dwóch grup mieszkańców. Dla nas niezwykle ważne jest, żeby przemysł turystyczny w Świdnicy się rozwijał. Przypomnę, że jest to bardzo ważna w Polsce gałąź gospodarki. Uważam, że jednak niewykorzystana w pełni. Chcemy wspomóc naszych restauratorów, naszych hotelarzy, nasze biura podróży, żeby korzystały z dobrych, sprawdzonych wzorców, żeby coś dla siebie też podejrzały, żeby później to przełożyły na zwykłą, codzienną działalność. Ale też bardzo byśmy chcieli, żeby w tym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Świdnicy. Po prostu. Bez gradacji, niezależnie od wieku, od wykształcenia. Stąd proponujemy dużo otwartych, ciekawych imprez rekreacyjno-turystycznych, koncerty, warsztaty. Otwieramy się po prostu na miasto. I takim finałem, to jest też rzecz, którą ja zawsze podkreślałam, że finał powinien być dostępny dla wszystkich. Takim finałem artystycznym tego wydarzenia, które tuż przed nami, będzie koncert Grzegorza Chyżego. Chcesz uczestniczyć w kongresie turystyki? Zapraszamy serdecznie, zarejestruj się. A takim dodatkowym bonusem będzie możliwość uczestniczenia w koncercie artysty dziś niezwykle popularnego. Jest to w pewnym sensie nasz złoty pociąg. Wierzymy w to, że będzie to taki magnes, który przyciągnie do Świdnicy ludzi zainteresowanych branżą turystyczną. W tym roku spodziewamy się 200 uczestników zewnętrznych, około 300 mieszkańców. Natomiast w przyszłym roku, również w październiku, ten kongres ma mieć o wiele szerszy wymiar i wtedy liczymy na minimum 1000 uczestników, tak jak mówię, zarówno gości z zewnątrz,
jak i mieszkańców miasta. Złoty Wałbrzyski pociąg dla nas, dla Świdniczan też jest bardzo ważny, bo ja się na co dzień spotykam z tym, że osoby, które przyjeżdżają pod pretekstem zajrzenia do Wałbrzycha, co tam nowego w sprawie pociągu, trafiają do Świdnicy. Ja się spotykam z przybyszami z różnych miejsc w Polsce, a to jest dla mnie najlepszy turysta, nasz polski, który spędzi tutaj dzień, dwa, opowie o nas w rodzinnym mieście, zachęci kolejne osoby, żeby tu przyjechały. I ja wiem, że Złoty Pociąg promieniuje tym swoim blaskiem już na cały region, niezależnie od tego, czy on naprawdę istnieje. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zaprasza na wernisaż prac profesor Ireny Lipskiej-Zaworskiej. Wystawa będzie nosiła tytuł Moje Światy. 20 października kolejna wystawa czasowa w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Po raz drugi Biennale Mistrzów Ceramiki, taki nasz autorski projekt, który 2 lata temu rozpoczęliśmy. Tym razem z naszym partnerem, bo od początku ten pomysł realizujemy z Jeleniogórską Fundacją Unikat, wystawa prac pani profesor Ireny Lipskiej-Zaworskiej, nestorki polskich artystów ceramików, przez całe właściwie swoje zawodowe życie związanej z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie pełniła funkcję i dziekana, i szefa katedry ceramiki. Wystawa będąca w zasadzie retrospekcją, pokazująca pracę artystki od lat 60. aż po te współczesne, na pewno gratka dla tych, którzy ceramiką unikatową, ceramiką artystyczną się interesują, ale pewnie i dla tych wszystkich, którzy być może nie są zaznajomieni z tematem, ale warto zobaczyć, warto zachwycić się tymi pracami, samym warsztatem i pomysłami twórczymi artystki. To wszystko w Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Tuż po nim spotkanie z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a będą nimi wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz Jerzy Franckiewicz, kandydat do Senatu z ramienia Nowoczesnej.pl.